Witajcie, przyjaciele. Po dłuższej, bo trwającej ponad 4 miesiące przerwie, konkursy fanonowe organizowane przez kanał Darkbrix powracają wraz z nową odsłoną, której to tematem są tym razem rachi. Podobnie jak w przypadku mającego miejsce rok temu konkursu na zombie z Czerwonej Gwiazdy, zasady są nieco luźniejsze niż w przypadku konkursów skupionych na istotnych fabularnie bohaterach, więc nasze zgłoszenia nie muszą być związane z kanonicznymi rasi. Dozwolone są nie tylko moki i arty przedstawiające znane z kanonu rasi nieposiadające sprecyzowanego wyglądu, których to przykłady wyświetliły się wam teraz na ekranie, ale również i wampy istniejących już stworzeń oraz czysto customowe pomysły. Dla zrównania szans, konkurs podzielony został na dwie podkategorie: moki duże oraz małe. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku konkursu na dinozaury z Bota Magna. Nagrodami za pierwsze dwa miejsca w kategorii na małe rasi są zainfekowana turkusowa Kanoshi Rudu od Tarakawy, która to zaatakowała Gakoro w pierwszym mnogu, oraz zainfekowana Kanoshi Miru, którą to Liwa nosił podczas walki z Onułą w gnieździe Nuirama. O tym, która maska przypadnie za które z miejsc na podium, zadecyduje osoba, która zajmie miejsce pierwsze. W kategorii na duże rasi natomiast za miejsce drugie nagrodą są losowe elementy, w tym jedna gwarantowana maska, pochodzące z torby z częściami, którą Darkbrix otrzymał od samego Christiana Fabera. Elementy te służyły przy projektowaniu prototypów zestawów na 2001 rok i znajdziemy wśród nich m.in. unikalne białe Kanoshi Matatu, które to nigdy nie pojawiły się w żadnym secie. Główną nagrodą natomiast jest dwukolorowa, zainfekowana Kanoshi Krakan w kolorach Metru Green oraz Metru Red. Etap zgłoszeniowy wystartował wraz z 14 lutego, a harmonogram całego konkursu przedstawia się następująco. Niezbędne odnośniki do regulaminu, formularza zgłoszeniowego oraz listy zgłoszeń wrzucę jak zawsze w opis. Także powodzenia wszystkim zainteresowanym. Trzymajcie się.